Państwa bardzo serdecznie. W miesiącu grudniu mija rok, kiedy ja jako starosta sokólski objąłem funkcję starosty, ale również jako zarząd, przede wszystkim jako zarząd się konstytuowaliśmy. Wybór nastąpił, oczywiście Państwo wiecie, 1 grudnia, natomiast ukonstytuowanie się zarządu i przejęcie jakby zarządzania powiatem przez nowy zarząd nastąpiło 19 grudnia i wtedy rozpoczęliśmy tak naprawdę swoją pracę. I ten rok naszej pracy minie właśnie 19 grudnia. Chcieliśmy się z Państwem tutaj podzielić łącznie z naszymi kierownikami, bo tworzymy zespół i zespół jakby cały pracował na ten sukces tego roku, bo musimy otwarcie powiedzieć, że to był naprawdę duży sukces. Wykonaliśmy bardzo gigantyczną pracę, duży zakres zadań. I z tego miejsca na wstępie chciałem bardzo serdecznie wszystkim podziękować. Przede wszystkim członkom zarządu, radnym, bo radni naprawdę, współpraca z radą powiatu tego zarządu przebiegała bardzo płynnie. Żaden samorząd nie jest w stanie skutecznie pozyskiwać środków, budować i zaspokajać potrzeb mieszkańców w zakresie drogownictwa tylko i wyłącznie z własnych środków. Jeżeli ktokolwiek Państwu mówi, że jest inaczej, to po prostu jest w poważnym błędzie. Jeżeli nie wykorzystujemy każdej szansy, chcę naprawdę bardzo mocno to zaakcentować, każdej szansy na pozyskanie środków zewnętrznych, to znaczy, że działamy na niekorzyść społeczności lokalnej. Naszym zadaniem jest pozyskiwanie środków zewnętrznych na budowę dróg. Dlatego, że każda złotówka wydana przez samorząd wtedy jest bardzo efektywna. Jest tak naprawdę, skuteczność tej złotówki jest dwukrotna albo przynajmniej jednokrotnie jeszcze większa. I chciałbym to bardzo mocno podkreślić. Nigdy nie wyróżnialiśmy ani nie dyskryminowaliśmy żadnego samorządu. Z każdego traktowaliśmy po partnersku, bo wiemy, że w każdym gminie, w każdym mieście są ludzie, którzy potrzebują tych dróg i to dla nich właśnie jesteśmy zobowiązani dogadać się z poszczególnymi włodarzami gmin, poszczególnymi włodarzami miast. I wykonaliśmy tę pracę. Podpisaliśmy porozumienia, biorąc pod uwagę perspektywę pozyskania środków zarówno z Narodowego Funduszu Rozbudowy Dróg Lokalnych, Gminnych i Powiatowych, ale z tak zwanej popularnej schetynówki, z budżetu państwa na przebudowę dróg mostowych i oczywiście PROF, bo to PROF jest w tej chwili najbardziej istotny. W styczniu będzie jeden, jedyny konkurs i do tego konkursu musieliśmy się przygotować. Przygotowaliśmy porozumienia, przygotowaliśmy szczegółowy plan, co mamy zrobić i przystąpiliśmy do pierwszych konkursów. Pierwszy konkurs był na Schetynówki i dwie drogi. Droga do Wierzchlesia z Kamionki Starej, Wierzchlesie i Łazińsko Woronicze. To jest ta droga i druga droga Sidra Kuźnica. Bardzo skutecznie i dobrze przygotowany projekt. Niesamowita skuteczność. Stypendia. Szanowni Państwo, nie mówimy tego o tych stypendiach w tym miejscu dla takiego kronikarskiego jakby porządku. Chcieliśmy inaczej po prostu zaakcentować system stypendialny. Zreformowaliśmy go. Stworzyliśmy nowy program stypendialny. Dokapitalizowaliśmy go, tak mówiąc, takim językiem ekonomicznym. Około 100 tysięcy złotych przyznamy na stypendia starosty, 50 tysięcy będą w następnym roku przeznaczane na stricte osiągnięcia z zakresu wiedzy, nauki, a 50% to będą pozostałe osiągnięcia sportowe, kulturalne, artystyczne. Eurosokółka. To było to, po co też przyszliśmy do tego powiatu. Musimy uporządkować sprawę Eurosokółki, ale to nie tylko cofnięcie tej decyzji. Na
zbieranie, wytwarzanie i odzysk tych odpadów. Zarząd powiatu sopockiego, szanowni państwo, wywarł istotną presję i taki nacisk na też na marszałka województwa podlaskiego, pana Kazimierza Mieczysława Baszko, który cofnął pozwolenie zintegrowane i na tej podstawie zbieraliśmy podpisy, tak, wśród mieszkańców powiatu sopockiego, mieszkańców Sokółki, na cofnięcie tego pozwolenia zintegrowanego i to się stało. W miesiącu wrześniu przestały jechać do Sokółki śmieci. Mam nadzieję, że nie udała nam się jedna rzecz. Przekonać pani burmistrz, że jest potrzeba wypowiedzenia tej umowy dzierżawy. Z tego miejsca, po tej rocznej pracy, chcę w dalszym ciągu zaapelować do pani burmistrz, żeby odnotowała w swoich sukcesach i obietnicach wyborczych właśnie ten wypowiedzenie umowy dzierżawy, skuteczne wypowiedzenie umowy dzierżawy dla Eurosopówki, bo to się jeszcze cały czas nie stało, a przejęcie kontroli nad tym wysypiskiem to jest naprawdę bardzo ważna sprawa dla miasta Sokółka. Szanowni państwo, co ważne, nasza decyzja została utrzymana w mocy. Także to jest niewątpliwy sukces. Rozwiązanie umowy dzierżawy z kołem łowieckim Jeleń. Szanowni państwo, wiecie, że to była problematyczna sprawa z tym jeleniem. Cały czas rolnicy narzekali na gospodarowanie tym obwodem łowieckim przez ten podmiot. Musieliśmy podjąć decyzję, podjęliśmy decyzję o rozwiązaniu. Jesteśmy w sporze sądowym z kołem Jeleń i mam nadzieję, że nowy rząd prowadzi rozmowy z Ministerstwem Środowiska, jak również Ministerstwem Rolnictwa, że nowy rząd przede wszystkim znowelizuje prawo łowieckie w takim zakresie, że nie będzie tych problemów już więcej z kołami łowieckimi. To jest bardzo istotne, żeby rolnicy uzyskiwali godne odszkodowania za szkody spowodowane przez zwierzynę łowną. Szanowni państwo, tak naprawdę z tego miejsca trzeba wyraźnie powiedzieć, że musimy zrobić wszystko, żeby pozyskać środki zewnętrzne na budowę bloku operacyjnego w naszym szpitalu w Sokółce. W tym roku przeznaczyliśmy 200 tysięcy złotych na projekt, tylko że no niestety, ale ten nie znalazło to znaczy nie udało nam się pozyskać środków z Urzędu Marszałkowskiego. Bezskutecznie cały czas pukamy do drzwi Urzędu Marszałkowskiego. Tak naprawdę, szanowni państwo, od 2009 roku powiat sokólski nie uzyskał żadnych środków z Urzędu Marszałkowskiego. To jest naprawdę niedopuszczalne. My się czujemy jako powiat sokólski pominięci, dlatego że zarówno Sejm, Siemiatycze, bardzo wiele powiatów uzyskało istotną modernizację swoich obiektów szpitalnych. Natomiast nasz powiat, pomimo tego, że miał członka zarządu z powiatu sokółskiego, nie uzyskał nic. Nowoczesny urząd, to jest nasz cel. Skuteczna i sprawna administracja dzięki nowej strukturze. Wierzę w to, że się to dokona. W najbliższych dniach wybierzemy nowych dyrektorów. Będziemy mieć naprawdę bardzo dobrze funkcjonujący urząd, ale to nie oznacza, szanowni państwo, że do tej pory było coś źle, bo było dobrze, tylko ewolucja, zmiana jest nieodzownym elementem i dostosowanie się do zmieniającej się rzeczywistości jest to nieodzowne. Nasz regulamin organizacyjny był z 1999 roku. To musiało w końcu ulec zmianie.